Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W Kosakowie u Maćka Włodzika dzisiaj jesteśmy i widzimy, że gołębie, które wcześniej tutaj w tej wolierze na tym wlocie sobie chodziły, teraz już są wypuszczone. Wczoraj wypuściłeś pierwszy raz, prawda? My tu byliśmy, nie pamiętam, we wtorek. Wczoraj była środa, to były wypuszczone tuż po naszej wizycie. I 47 sztuk, które tutaj wcześniej były, one tutaj już były kilka tygodni, niektóre troszeczkę kilka dni, kilkanaście może, ale one widzimy tutaj, większość została. Z tego co Maciek mówił, chyba czterech brakowało z 47 na noc, ale to było z uwagi na to, że ich pierwsze wypuszczenie zobaczymy wieczorem, kiedy przyjdą, to Maciek będzie nam mógł je, pokazać, policzyć i wtedy będziemy wiedzieć dokładnie. A teraz mamy jeszcze tutaj gołębi kilka, bo doszło do tych gołębi jeszcze 6 sztuk gołębi od kolegi Adama Piwowarczyka i teraz są gołębi, których nie mamy jeszcze zdjęć. No, z tych gołębi chyba dwa są takie całkiem malutkie, tak? Dwa są mniejsze. Dwa mniejsze. To Maciek zaraz nam tutaj je złapie. Po malutku musimy to robić, ażeby ich nie spłoszyć. Widzimy, że w tym momencie, kiedy te gołębie są wypuszczone, te gołębie ze wspólnego gołębnika nie latają w ogóle dzisiaj. Rano latały, one sobie już wchodzą, natomiast te gołębie, które są tutaj, to są wszystkie z tego tutaj gołębnika, który pokazywaliśmy, jak powstało, jak go zasiedlaliśmy. No i teraz te widzimy, te ptaki sobie doskonale tutaj na tym szerokim wlocie siedzą, troszeczkę na dachu. Widzimy, że to się rozwiązanie zdaje się nam, że sprawdza. O, Maciek teraz łapie te gołębie, bo mówię, brakuje nam tam na stronie internetowej www.naszegolebniki.pl i tak samo jak u nas na naszych hodowlach mamy wszystko.pl, mamy te gołębie wszystkim zrobione zdjęcia, rodowody, które gołębie posiadają, są dostawione, także można sobie wszelkie informacje o tych gołębiach sobie zobaczyć. Tutaj Maciek chodzi tak powoli, żeby ich nie płoszyć. Co? No zobaczmy, no właśnie mamy takie, wczoraj takie było zachmurzenie troszeczkę, dzisiaj widzimy jest takie. No, rano jak jechałem, to było duże słońce, ale tak jak pokazuje Maciek i tutaj pokazywałem obiektywem, że tam taka chmura nadchodzi, to pewnie skłoni te gołębie do tego, żeby tutaj sobie do tego gołębnika weszły. Zobaczmy, z boku ta woliera stoi, którą Maciek na tak przejdę może z innej strony tak dalej, żeby też ich nie płoszyć. No, zobaczmy, tu bardzo łatwo było ta woliera, którą pokazywaliśmy, ona jest przystosowana specjalnie do tego wlotu. Ona sobie dzięki temu może być uniwersalna. Teraz jest na chwilę odstawiona. Tam się dosłownie odkręca tylko dwoma na takich kątownikach metalowych, dwoma śrubeczkami, a ona doskonale spełnia swoją rolę. Te gołąbki sobie tutaj siedziały większość czasu, oglądały okolice, zapoznawały się z nią. No i teraz tutaj sobie będą tutaj trenować. Na razie, tak jak Maciek mówił, było 40, chyba 7 sztuk wszystkich, a 4 brakowało. Także może dojdą, że no, straty zawsze jakieś się trafiają, zwłaszcza przy tych pierwszych wypuszczeniach. Sobie popatrzmy. Teraz je Maciek tam kolejne dwa łapy, bo 6 gołębi ostatnich od kolegi Piwowarczyka, czyli to będzie razem 53 gołębie i jeszcze dojdą gołębie, 3 gołębie od kolegi Janusza Szalkowskiego. Te gołębie są takie małe, że one na razie nie wychodzą, także ta woliera chwilowo jest dla nich niepotrzebna. No właśnie zakończyliśmy robić zdjęcia gołębiom, które ostatnio przyszły od kolegi Adama Piwowarczyka. One tam jest, dwa są takie naprawdę młodziutkie. Trochę Adam przesadził chyba, czy nie? Nie, to tam może być, ale Maciek widzimy je wnosi, a chmura teraz już naszła nad to miejsce, gdzie my się znajdujemy i widzimy, że zachmurzenie się zrobiło większe. Na razie jeszcze nie pada, tak pojedyncze krople leciały, ale teraz widzimy, Maciek je wypuści. No, gołębie są przyzwyczajone do niego, do chodzenia tutaj, także nie podrywają się. Może tylko tak pokażę, widzimy, tak, część siedzi sobie na regale tam w środku. I teraz krople czuję, że padać zaczyna lekko. O, tutaj siedzi sobie jeden jeszcze gołąbek. Tutaj też siedzą gołębie. To jest chyba od ciebie tamten, co? No, jeden nie włazi. Jeden nie włazi. A tutaj widzimy, a tam siedzi jeszcze sobie na dachu. Nie, to cukrówka tam jest, co? Cukrówka. Ale tutaj no, zobaczymy wieczorem wszystko. Będziemy wiedzieć, ile tych gołębi, zobaczmy, czy coś siedzi. Ile tych gołębi będzie po tym pierwszym dniu wypuszczenia brakowało. Miejmy nadzieję, że coraz... Mądre wrócą. A to i tymi będziemy rywalizować właśnie. Teraz idziemy jeszcze, bo tutaj będziemy robić zdjęcia kilku gołębiom, to jest naszego gołębnika rozpłodowego. Natomiast teraz na razie dziękujemy. Gołębie drugi dzień są wypuszczone z tego gołębnika nowego, który budowaliśmy. Maciek je próbuje teraz zawołać. Musi tak wytrenować, żeby się nauczyły wchodzić. Widzimy standardowy gwizdek. Miał tam pojemnik z karmą. Zobaczymy, na ile się wyszkoliły już do tego wchodzenia. No, słyszy, no, na razie nie wchodzą, zobaczymy. No, tam zaczynają jakieś pojedyncze, chyba się jeszcze troszeczkę boją, ale będziemy to sobie obserwować.
a mają nowość taki, że z boku jest ten taki blocik malutki po prawej stronie, gdzie są te kozaki. Ten taki, ta część, którą wychodzą, trzy takie kawałki, to są zasłonięte teraz, a tam są kozaki. Te kozaki, wiadomo, one często w gołębi budzą taki troszeczkę strach, ale o, widzę. Widziałem. Wczoraj też tak wchodziły długo? Znaczy wiesz, one nigdy nie są puszczone na, jak są na pierwszych oblotach na głodno, no bo jak gdzieś zginie, niech trochę ma w sobie, no. Dlatego one nie są głodne. Ale no muszą się nauczyć. A ten gołąb, co tu siedzi, to twój jest, tak? Jakiś to jest dziadek. To jest właśnie ten właśnie, który kiedyś go pokazywaliśmy chyba, nie? 99 rok. No. Wypuściłeś go, gdzie on lata? Z którego? Z tutaj? On nie. Wszędzie lata. Aha. To jest jego teren. Dobrze. Popatrz, wyszedłeś tam, co chwilę jakiś tam wchodzi, tak, pojedynczo wskakują, się uczą. Słyszą, że tamty już jedzą dobrze, niech nie wchodzą wszystko od razu, to się te małe od Adama tu zobaczyka najedzą. Widzimy tam na dole. Te kartony dotrzymasz im w środku, dlaczego? Nie chce się wyjąć? Nie chce mi się wyciągnąć. Często tak jest, to się zostawi. Prowizorki są najtrwalsze. Dobra. Dobrze, wieczorem mnie kolega policzy, a jutro pojutrze system uruchomić, żeby je zaobrączkować, te, które tutaj będą. Będziemy obserwować, jak one sobie tutaj będą trenować, oblatywać. Tylko statystykę uruchomimy podobnie na wspólnym gołębniku, żeby wiadomo było, czy jakby coś tam zginęło, ile ich dokładnie jest. Już na razie dziękujemy i zachęcamy do oglądania na stronie www.naszehodowle.pl. Tam trzeba taką zakładkę Polska Liga Gołębi i Pocztowych wziąć. I ewentualnie na stronie naszej golebniki, gdzie będzie można je tam później, czy na treningach, czy na lotach konkursowych i później na innych lotach typować drużyny, śledzić całą rywalizację. I możemy też tam zobaczyć pochodzenie, gdzie jaki gołąb, kogo jest, jakie ma pochodzenie i sobie dla siebie takie mieć po prostu dużo ciekawych informacji. W każdym razie dziękujemy i do zobaczenia.